Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku z EAFC 24. No, udało mi się trafić kolejną kartę, która jest warta prawie 400 tysięcy. Kolejną kartę z Barcelony udało mi się trafić, ale nie do pierwszego składu, tylko na ławeczkę. Tym razem zobaczmy, co jest w SBC. Właśnie udało mi się trafić z paczki 100 cent dla Liga za codzienne logowanie. Właśnie piłkarza z Barcelony na ławkę. A z paczek typu 5x80 plus i 2x81 plus nie trafiłem nic. Maksymalny overall 83. I mamy tak, pika z tocem cotygodniowym. Zobaczmy. No na to jest skład 8-4 z tocem lub z informem i 8-7. Więc no to jest taki, no nie jest taki small dub, że już chciałem to powiedzieć, kurde, small dub. Ale niektórzy czekali na tą kartę. Aleksander Sorlot. 4 bramki przeciwko Realowi Madryt. Ale Realowi udało się zremisować 4-4, więc super. Sorlot 92, na niego jest 8-3 z tocem i 8-6. Takie wymagania. Tu nie ma nic ciekawszego, ok? Dobra. Ciekawszego niestety nie ma. Nic. A zobaczmy zadania. No jest Pedro Gonçalves, dalej jest Inaki Williams. Codzienna rozgrywka, dobra. A to są te z Food Champions, te codzienne. Dobra. A więc pokazuję skład. Tylko poczekam chwilę. Na pewno jest 93 oceny i jest 31 zgrania. Dobra. Zaraz zobaczymy, kto zawitał do naszych drzwi. Tylko zobaczymy. No, nie chce mi się żadna karta wyświetlić, nie? Coś ta aplikacja muli i nie chce mi składu pokazać. O, teraz mi pokazał skład. Tak się prezentuje skład. No jest Czech, jest wrzutkę tak zwany. Jeżeli chodzi o prawego obrońcę z Realu Madryt, mam wrzutkę za Vidic, Alderweireld, Cancelo, Sancho, Savio, Guijarro, Pirlo, Hoffman, Kaka i na ławeczce Ilkay Gündoğan 93, który kosztuje prawie że 400 tysięcy monet. Ma ŚP i ŚPD 4x4, ale w końcu trafiłem z superackiego pomocnika. Pierwszy właściciel Ilkay Gündoğan. No, fajne wykończenie ma Gündoğan, ale troszeczkę słabsze woleje. Dośrodkowania słabe, dobra. 8-4 zwinność, 8-4 równowaga. Kontrola piłki 99. Orientacja w obronie 93. 90 wytrzymałości? Taki Gündoğan? Ma fineski, czyli to, co uwielbiam. To, co uwielbiam najbardziej. Fineski u Gündoğana. Naprawdę. Fineski i Gundogana są wyśmienite. Stałe fragmenty, dobra. Tiki-taka. Ma tiki-taka z plusem.
No i ma instynkt. Ale nie ma driblingu z R1, co ciekawe. Jeszcze muszę poprawić u siebie taktykę, bo teraz ustanowiłem sobie parę nowych nazwisk. Dobra. Jeżeli chodzi o moje. Okej. W 4-3-3 w czwartym wariancie się nic nie zmienia. Dobra. 4-4-1-1. No tutaj mógłbym zmienić, bo Hoffman ma SN, więc Hoffman powędruje tutaj, a na napadzie KK. Zobaczmy 4-2-4. O kurde. Zaś musiałbym pokombinować z tym Hoffmanem. No bo taka formacja nie może być. 4-2-4, a Hoffman nie ma napastnika. Więc troszeczkę lipa, widzowie, lipa. A może 4-1-4-1? A nie. To też nie może być ta formacja. O, czekaj, czekaj, czekaj. A 4-3-1-2? Też nie może być. Aż jestem blisko, no. 4-4-1-1. Albo 4-5-1. 4-5-1. Drugi wariant, myślę, a. No, to też nie może być 4-5-1, więc troszeczkę jestem w czarnej dziurze, widzowie, jeśli chodzi o tych zawodników. Albo. Nie czekaj. Nie, dobra. I tak to spalę. Nie ma innej opcji. 4, 3. Nie, to nie może być 4, 3, 2, 1. Ej, to nie może być żadna formacja. Ja cię kręcę. Dobra, na SPD Pirlo. Nie no. 4, 1, 2, 1, 2. To jest. To też nie może być, co prawda. No to nie może być. Ej, to żadna formacja się nie zgadza, nie? No, dobra, wezmę 4-4-1-1 ofensywnie jako drugi wariant, nie? No bo rzeczywiście tutaj nie ma pomysłu na formację. 4-5-1, wszystko poukładane prawidłowo. No, ale chciałbym zmienić taktykę do mojej formacji. Jeżeli chodzi o. Może zostańmy przy 40. Tutaj niech będzie 55. Zrównoważenie średnie podania. Szerokość 50 niech będzie. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć kresek na zagęszczenie szesnastki. Dwa do rzutów rożnych i dwa do rzutów wolnych. Okej. Dobra. Czechowi, Vidiciowi i Alderweireldowi nic nie dam. Ale João Cancelo jako wolniejszy obrońca boczny dam mu zostań z tyłu. Zostawaj z tyłu, a tutaj wspieraj atak. Obieganie. Dam wrzut Kezowi, ale Sancho jako wolniejszy skrzydłowy to mu też dam. Wracaj do obrony.
Może zbiegaj do środka. A co mnie tam? Defensywny pomocnik, cofnij między obrońców. No i krycie środka. Guijarro jako bardziej ofensywny, defensywny pomocnik, tutaj zostawaj z tyłu, krycie środka. Savio, zostawaj z przodu. Trzymaj się skrzydeł. Dobra. Hoffman. Jako pomocnik, który musi wesprzeć napastnika, to mu dam zostawaj z przodu. I to tyle w sumie. A Kaka dam mu tak. Wybiegaj za plecy obrońców, zostawaj z przodu. I na tym się będzie opierać ta cała taktyka. Podstawowa formacja 4-4-1-1, drugi wariant. No i ofensywna formacja taka sama jak podstawowa. No tutaj zmieniłem taktykę, bo żadna z tych formacji oprócz mojej formacji 4-4-1-1 oraz pierwszego wariantu formacji 4-4-1-1 będzie tylko i wyłącznie pasować idealnie, bo Hoffman ma SN, ale nie ma napastnika, więc to jest kluczowy problem tych zawodników, bo mają ofensywną pomoc, mają środkowego napastnika, ale nie mają napadu, tylko mają boczną pomoc na przykład. No to jest troszeczkę głupie, nie? No żeby tego Hoffmana dać na skrzydło bardziej, a Sancho, kurde, nie wiem, na SN typowo, na krycie środka. A jeszcze zobaczę, czy w tej taktyce ofensywnej dałem on ma SPO, no to tutaj w sumie a tu nie ma napisane krycie środka. No tu bardziej pasuje opcja. No Sancho jako wolniejszy skrzydłowy powinien zostać z tyłu, bo no tak samo Cancelo, bo Cancelo i Sancho to są bardziej defensywni, boczni zawodnicy. W tym przypadku Cancelo to jest boczny obrońca, defensywniejszy niż w tym przypadku Lucas Vazquez, a Sancho jest defensywniejszym lewym pomocnikiem, defensywniejszym skrzydłowym niż Savio na przykład, dlatego jest wolniejszy. No i no co? No pomimo, że on ma 43 obrony, a Savio 56, no to totalnie się z tym nie klei, więc musiałbym tutaj zmienić w tej taktyce kolejność. Że zostawiam tego Savio na domyślnych. No, więc Sancho dałbym na zrównoważonych, a Savio bym zostawił tak, jak to ustawiłem. No, Pirlo jako bardziej defensywniejszy pomocnik od Patryka Guijarro dałem cofnij między obrońców, bo Pirlo czuje się w tej roli jako bardziej defensywny pomocnik. No te statystyki mówią same za siebie. 99 podań, 95 dribbling,
A nie wygląda na bardziej defensywniejszego pomocnika. On wygląda na bardziej ofensywniejszego pomocnika. Ofensywniejszego, defensywnego pomocnika. O. O to mi chodziło. Więc tutaj bym zmienił w tej taktyce ofensywnej, że tą Guajajaro dałbym cofnij między obrońców, a Pirlo zostawaj z tyłu. O. To bym chciał zmienić w tej taktyce. Więc w ofensywnej taktyce to zostawiłem bramkarza, środkowych obrońców oraz lewego pomocnika na zrównoważonych, bo no z tym Sancho bym nic nie wykombinował, bo co? Bo boczni zawodnicy obydwaj mają zostać z tyłu? To jest dla mnie niepojęte. Nie wracać do obrony, znaczy się, przepraszam. A jeszcze wam zaprezentuję taktykę. Na defensywną formację 4-3-3 z tym wariantem. Jeżeli chodzi o wytyczne, to golkipera się nie tykałem w ogóle. Tak samo środkowych obrońców, ale lewego obrońcę dałem na spiery atak. No w tym przypadku Cancelo powinien zostać z tyłu, ale ja nie będę tego zmieniał non-stop, widzowie. Dałem Cancelo bez obiegania. No tutaj dam z obieganiem. Ale jeżeli chodzi o super defensywną formację, to dałem Cancelo na wspieraj atak. Bo będzie się czuł jakby bardziej pewny w tej roli. Jeżeli chodzi o Vasqueza, to nie wiem, czy mam mu dać zostawaj z tyłu, czy dać rajdy ofensywne jako zrównoważone i zostanie na samym obieganiu, ponieważ no to jest kurde pomocnik, który o. No, Guajajaro dałem samo krycie środka. Pirlo zostawaj z tyłu krycie środka. No, Hoffman zostawaj z przodu. Tak samo Sancho zostawaj z przodu. Ale Savio dałem wracaj do obrony. O. Trzymaj się środka, biegaj za plecy obrońców i zostawaj z przodu. To bym jeszcze zmienił u Kaki. 4-4-1-1 formacja defensywna. Pierwszy wariant. Zobaczmy. No, Hoffman ma SN, więc no, podchodzi do wrzutek wybiegający na golkiperze. Jedyne co zmieniłem. Dwóch obrońców dałem zostawaj z tyłu. Jednego z bocznych obrońców dałem na obieganiu, a drugiego z bocznych obrońców zostawię na zrównoważonych. Pirlo u mnie jest zrównoważony. Guijaharo zostawaj z tyłu krycie środka. Sancho u mnie zrównoważony. Savio wracaj do obrony. Tylko tyle. Tutaj trzymaj się środka. A tutaj wbiegaj za plecy obrońców. Zostawaj z przodu. Tutaj w tym taktyce bym zostawił. A super ofensywną 4-5-1 mam. Wytyczne dla piłkarzy. No tutaj zmieniłem golkiperowi. Wychodzi do wrzutek wybiegający. Zostawaj z tyłu na dwóch środkowych obrońcach. Lewego obrońcę na obieganiu i prawego również na obieganiu.
Defensywny pomocnik zostawia z tyłu krycie środka. LP dałem wracaj do obrony. PP zostawaj z przodu. Zostawaj z przodu na Hoffmanie, a na Guyaharo wracaj do obrony. A tutaj, jeżeli chodzi o Kakę, to wybiegaj za plecy obrońcy, zostawaj z przodu. Dobra, to tyle w tej taktyce bym pozmienił. No tyle z tej taktyki. No tylko zastanawiałem się nad opcją ofensywną tej taktyki, bo tutaj nie było żadnej formacji takiej wyodrębnionej, takiej do końca. No taki, żeby Vázquez był w duecie z Ricardo Kaką na napadzie, a on nie ma jeszcze wklejonej pozycji, więc troszeczkę szkoda, że to tak się wydarzyło, ale co ja mam na to poradzić? Jak będzie taka ewolucja z pomocy do napadu, to Hoffman może iść na duo z Kaką. No tu mógłbym zmienić na ewentualnie 4-2-4 albo 4-4-2, bo Sancho może być na LS i LP, tak samo Savio PS i PP, ale może być i LS i LP. Ale Sancho nie ma prawej strony boiska, czyli skrzydła. No dobra, moi drodzy, to tyle z taktyki. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia co do taktyki, łapeczka do góry. Nie, zastrzeżenia co do taktyki, napiszcie w komentarzu. Jestem ciekaw waszej opinii, ale zostawcie łapeczkę do góry za to, że przyszedłem w końcu na tą gierkę. A zaraz zbliżają się szybsi wtery. Już zaraz wam powiem, za 15 dni zbliża się event Shapeshifters, więc no tutaj trzeba być ostrożnym. Za 15 dni kończą się tocy, a po tych 15 dniach ma przyjść nowy event, który nazywa się Shapeshifters. Ja jestem ciekaw nowych shapeshifterów. Może Neymar dostanie shapeshiftera, może Nunes dostanie shapeshiftera, może Elliot. No ja jestem ciekaw. Toni Kroos, który dostał rok temu shapeshiftera, ale to było za sezony, oceniony na 97. Toni Kroos shapeshifter. Miał SPD, SP i SPO. Ja to dobrze pamiętam z gry FIFA 23. Jeszcze Thiago Silva miał kartę na napadzie ocenioną na 92. Jeszcze miałeś do wyboru między ikoną shapeshifter a zwykłym shapeshifterem. Toko Ekambi i Fernando Hierro. Ja sobie wziąłem Hierro shapeshiftera. No bo... No, oczywiście, że to jest foder, ale godny testowi, tak to powiem, jakbym to powiedział. Ale było dużo fajnych shapeshifterów lub ikon shapeshifters, które mogliście trafić. No typu Rijkaard, Sokrates, Figo, Schweinsteiger, Henry, Pele, Garincha. No fajne karty były w FIFA 23. Dobra, ja się z wami żegnam. Łapeczka do góry, subskrypcja, a widzimy się w tocach Serie A. Trzymajcie się, cześć!